W dzisiejszym filmie opowiem wam o moim nieskutecznym usuwaniu tatuażu. Pół roku to trwało, 5 sesji, kupa hajsu, żeby się okazało, że nie da się u mnie tego zrobić. I tak jak miałam ten tatuaż, tak mam go cały czas. Wszystkie pytania, które będą w tym filmie, są wasze. I oczywiście odpowiem na to najczęściej pojawiające się, czyli dlaczego go w ogóle chciałam usunąć? Chciałabym, żeby nadal go nie było. No ale się nie da. No ale dlaczego? No właśnie. Dobra, no to jakby już idźmy z bani po prostu od razu z tym pytaniem, dlaczego go chciałam usunąć, bo bardzo mocno mi się rozlał. Koncepcja i diamentu, i błyskawicy, tatuaże, które robiłam jakieś 6 lat temu we Wrocławiu, jak jeszcze mieszkałam, była taka, żeby cienką linią pokazać te dwa symbole. I to są takie tatuaże, które ja sobie wybrałam od dawien dawna, bo są to symbole, które po prostu strasznie lubię. Dość szybko mi się oba rozlały. Błyskawica na tyle, że wygląda ona ok, po prostu jest gruba, ale diament rozlał mi się całkowicie. Oprócz kształtu zewnętrznego wyglądał jak czarne kupsko. Po kilku latach poszłam do innego tatuatora, żeby mi go troszeczkę naprostował. Więc mi go troszeczkę naprostował, ale mówił, że może to się dalej rozlać i co? I dalej się rozlało. I ta cała historia jest bardzo ważna, że było to robione dwa razy, bo ten proces usuwania był bardzo trudny i niemożliwy do zrobienia, między innymi właśnie dlatego, że ten tatuaż był zrobiony w tym samym miejscu dwa razy. Zamysł pierwotny był taki, żeby wybielić go, to znaczy rozjaśnić go możliwie mocno i zrobić ten sam kształt, tylko handpokiem. Handpoke to jest zupełnie inna technika robienia tatuaży. Zrobiłam sobie na próbę księżyc, w ogóle przepiękny na tym palcu. I ten handpoke trzyma mi się doskonale. Jest dokładnie tam tuż, gdzie igiełka weszła w skórę i nigdzie więcej. Więc wiedziałam, że handpokiem mogę to uratować, o ile da się go mocno, wiecie, no rozjaśnić. Fail. Nigdy nie myślałam, że chcę go usunąć i go nie mieć, w ogóle nie mogę na niego patrzeć czy coś takiego, tylko chciałam, żeby był piękny, bo uwielbiam ten kształt. Tylko się, wiecie, co się zrobił, jak to się popsuł mówi? Się. Popsuł się, Wojtek mówi, popsuł się. To prawda. Okej, okay, kolejne pytanie. Czy to aż tak boli, jak mówią? W sensie usuwanie. Powiem wam, cholernie. Cholernie boli. To jest ten malutki fragment. Ten tatuaż ma 2,5 na 2,5 cm. To jest bardzo malutka powierzchnia. I bolało to strasznie mocno, tym bardziej, że ja miałam już od początku te zabiegi robione na bardzo silnych mocach. Właśnie dlatego, że wiadomo było, że po pierwsze, jakby nie bawię się w tańcu, a po drugie, wiadomo było, że miałam robione dwa razy i że naprawdę będzie bardzo trudno go usunąć. Ja wiedziałam i od samego początku byłam poinformowana przez lekarza, że ten przypadek, mój przypadek, jest bardzo trudny i muszę bardzo mocno wziąć pod uwagę to, że ten proces, mimo starań i robienia go naprawdę dobrze, może u mnie nie wyjść w ogóle. Więc ja byłam na to przygotowana, nie na zasadzie, że wiecie, jest 1%, że tak się zdarzy, tylko że są na to naprawdę spore szanse. Ale mimo to, no chciałam podjąć to ryzyko. No ale ból? Straszny, naprawdę straszny. Na szczęście bolało to krótko. To jest takie porównanie przyłożenia czegoś, co was parzy, jakby takiego silnie parzącego, zarazem takiego rozrywania skóry. No, przez około 1,5 minuty, więc no, do wytrzymania. Potem, podczas regeneracji, ten kciuk bolał. Przez pierwszy tydzień praktycznie po zabiegu miałam ten kciuk nieużywalny, więc musiałam wielu, wiecie, takich rzeczy dookoła, domowych i tak dalej unikać, bo nie mogłam go na przykład moczyć i absolutnie nie mogła żadna chemia się tutaj dostać do niego i tak dalej. Musiałam go w specjalny sposób pielęgnować. No i o pielęgnację też pytacie. Czy taki nieusunięty, naruszony tatuaż musisz teraz specjalnie pielęgnować, by wygoiła się rana? Przez cały czas po zabiegach, w ogóle zabiegów było 5. Trwało to pół roku. One były mniej więcej co 4-5 tygodni.
Jeżeli nie lubicie, bardzo źle reagujecie na jakieś takie drastyczne zdjęcia, kiedy widzicie jakieś rany i tak dalej, to po prostu odwróćcie teraz wzrok, ale chcę dla tych osób, które chcą wiedzieć dokładnie, jak to wyglądało świeżo po, żeby widziały w ogóle, o co chodzi. To, co się dzieje, to jest bardzo silne poparzenie. Przez pierwsze kilka dni po zabiegu mogą wystąpić pęcherze poparzeniowe i bardzo gruby, naprawdę taki poważny strób. Za każdym razem ta moja okolica zabiegowa wygląda trochę inaczej, dlatego że doktor używał trochę innych parametrów i też czasami łączył kilka laserów w jednym zabiegu po to, żeby zadziałało to jeszcze mocniej, żeby jeszcze mocniej tutaj zastymulować to zniszczenie. Więc w zależności od tego, jak hardkorowo wyglądała moja rana, używałam różnych preparatów. I często w tym początkowym okresie, kiedy nie było tak źle, używałam z La Roche-Posay tego kremu. To jest Cicaplast. Kiedy było naprawdę źle, to Zinalfat. Kiedy rany już się zagoiły i skóra była po prostu... była gładka, ale była taka bardzo wrażliwa i delikatna. Do teraz nawet mam właśnie w tym miejscu bardzo wrażliwą skórę. Na przykład, kiedy dotykam, to jest ona taka, wiecie, taka świeżutka, taka baby skórka. I nawet jak się tu podrapie, to się drapie tak, wiecie, bardzo delikatnie, bo ona jest taka wrażliwa. Za każdym razem, kiedy skóra była w pełni wygojona i już gładka, ale żeby była na makso odżywiona, to używam El Mestiran Soft. Tak. Tego też super używa się do takich już lekko podgojonych ran. Rewelacyjnie goi jakiekolwiek rany w ogóle, jak macie na ciele. Pytanie trzecie wynika z tego, że zmartwiliście się, że ja tego tatuażu nie usunęłam mimo bardzo usilnych prób. Więc pytaliście, czy ogólnie da się skutecznie usunąć tatuaż, czy tylko ja jestem takim strasznie ciężkim przypadkiem. Mój lekarz, którego wybrałam, jest super doświadczoną osobą w zabiegach tego typu i powiedział, że jestem fatalnym przypadkiem i jedynym, jak na razie, w jego długiej karierze usuwania tatuażu, żeby było naprawdę aż tak źle. Co tutaj złożyło się na to, że było to tak trudne? I jeszcze raz powiem, to jest bardzo ważne, ja byłam o tym wszystkim od samego początku poinformowana i wiedziałam, że jest takie ryzyko i jakby wszystko było pro, nie? Więc tak, z jednej strony doktor powiedział, że okolice twarzy i dłoni są miejscami, z których ogólnie dużo trudniej usuwa się tatuaże. Drugą kwestią, która sprawia, że to było dużo trudniejsze, było to, że ja miałam go dwukrotnie wykonanego, a trzecia sprawa, która się na to składa, to moja ogólna bardzo mocna wrażliwość skóry, którą mam na całym ciele. I moja skóra często przy różnych zabiegach zachowuje się jednak trochę inaczej niż skóra przeciętnego człowieka. Zwykle gorzej, wiecie, gorzej mam. Więc no, taka triada przerąbania. Czy delikatna skóra ma wpływ na usuwanie tatuażu? Tak, jeśli czujecie, że wasza skóra inaczej działa w ogóle na zabiegi, to skonsultujcie się zawsze z lekarzem, który profesjonalnie zajmuje się usuwaniem tatuaży, czy to u was może wpływać na szybkość i jakość jego usuwania. Nie odpowiem wam jednoznacznie, jaki i kiedy to ma wpływ, ale ogólnie wasze jakieś takie osobnicze rzeczy, które was różnicują od innych, jak najbardziej mogą mieć wpływ, ale to już najlepiej wy się pytajcie profesjonalisty, profesjonalistki. Jakim dokładnie laserem był on usuwany? Pico czy Q-Switch? Pico był głównym laserem, na którym działaliśmy u mnie, bo to jest teraz jakby ta klasa laserów jest uznawana za najlepsza, najbardziej skuteczna, ale potem lekarz miksował u mnie różne techniki i Q-Switcha też używał, bo działa on jednak odrobinę inaczej i sprawdzał, czy przypadkiem wtedy coś się ruszy. Ja robiłam też zawsze dokumentację, więc zawsze wiedziałam dokładnie, miałam zdjęcia wyraźne, co się dokładnie dzieje i jaka jest różnica. To znaczy to, że tej różnicy za bardzo nie było. To znaczy, to nie jest tak, że nic się nie zadziało. Widzicie teraz zdjęcie moich obu kciuków. Ten diament powinien być tak samo, ta czerń powinna być natężona, tak jak błyskawica, no ale jest troszeczkę taki bledszy, taki bardziej szary. Wygląda po prostu, jakbym miała, nie wiem, nierozsmarowaną odrobinę kremu na nim, nie? Czy coś takiego, wiecie, o co chodzi, że jest taki jakby przykurzony, no. No można powiedzieć, że jest to totalny fail, co nie? Na ilu sesjach byłaś? Na 5. Co mniej więcej 4-5 tygodni. Jaki koszt?
Oho, oho, oho. Duży, słuchajcie. Jak się w ogóle wycenia tatuaże? Myślę, że to jest ważne dla Was, jeśli cokolwiek takiego rozważacie. Ważna jest powierzchnia po prostu, więc często liczy się oblicza się centymetrami powierzchnię tatuażu usuwanego. Musicie pamiętać, że miejsce, w którym pracuję, nie jest jakimś tanim miejscem, bo jest w centrum Warszawy. Jakby w centrum i Warszawy. Więc myślę, że ta cena, którą ja miałam, jest raczej w tej topce, ogólnie rzecz biorąc. Ja płaciłam za jednorazowy zabieg 450 zł i takich miałam właśnie 5. A zrobienie tatuażu takiej wielkości to około 150 zł. Czy się opyla? Czy warto? To jest chyba proste, co? Dlatego dobrze jest przemyśleć każdą dziarę, słuchajcie. Każdą dziarę przemyśleć. Każdą. Czy masz w planach zrobić tam cover? Czy zostanie już takie tatuu na paluszku? No słuchajcie, ja już po dwóch razach pan doktor mnie ostrzegł, że no już są raczej większe niż mniejsze szanse, że to się uda. Znaczy większe szanse, że się nie uda, niż że się uda. Ja już wtedy sobie opracowałam taki plan, że po prostu przerobię ten diament na czarne serce. I najprawdopodobniej tak zrobię. Lekarz poradził mi zrobić to za co najmniej 9 miesięcy od ostatniego zabiegu usuwania, żeby ta skóra była w pełni odnowiona. W tej chwili minęły 3 miesiące i ja czuję, że tutaj jest jeszcze daleko do tego, żeby ta skóra była taka normalna, normalna. Z każdym zabiegiem robiliśmy to coraz mocniej, więc i moja rekonwalescencja była dłuższa i gorsza, bo naprawdę potrafiło mnie boleć na przykład po zrobieniu na tyle mocno, że brałam leki. I one jakby to wyciszały ten ból, było ok, ale musiałam brać, bo nie byłam w stanie funkcjonować, tak mnie bolało. Jak naprawdę takie silne poparzenie i zdarcie skóry pumeksem w tym samym czasie. A, no i ten cover zrobię of course u osoby, która zarąbiście się zna na handpoke'u. Pamiętacie, tej technice, która u mnie świetnie siedzi i ogólnie jest techniką bardzo preferowaną do miejsc super wrażliwych, takich jak twarz, szyja, uszy, dłonie. Jak znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną osobę do tego? Ja poszłam do lekarza, którego poznałam dzięki YouTube'owi, dzięki filmowi Mission, bo Mission miała wywiad właśnie i z lekarzem, i z tatuatorem. Obu z nich poznałam na różnym etapie swojego życia. No i właśnie w ten sposób, bo po prostu wiedziałam, że to jest osoba, która jest doświadczona i że poleca mi osoba, która ma naprawdę wysokie wymagania, więc wiedziałam, że no jak mam iść, no to tam. Ale myślę, że bardzo warto też najpierw obczaić w internecie, pójść najpierw na konsultację i sprawdzić, jak dana osoba, co Wam mówi i jakie daje Wam rokowania. Jeśli daje Wam, jeśli mówi, że tak, bez problemu, w ogóle będzie nowa skóra i tak dalej, to nigdy nie wierzcie takiej osobie, bo zwykle tatuaży nie, jakby nie będziecie miały czy mieli skóry takiej, jak była przed tatuażem. To nie jest możliwe. On będzie mocno rozbielony, zniknięty, może taki dosłownie cień po nim zostać, ale jednak jakiś tam cień zostanie. To są jakieś ekstremalne, osobnicze przypadki, że te tatuaże naprawdę ludziom znikają tak na maksa, ale to nie jest coś, na co można liczyć i to nie jest jakaś taka norma. Więc jak ktoś Wam coś takiego obiecuje, to strzała od razu od tej osoby. Okej, a Wy mi lepiej powiedzcie teraz, czy macie jakąś dziarę, którą chętnie byście usunęły albo usunęli? Jeśli tak, to czemu? Zdezaktualizowała się? Czujecie, że jesteście innymi osobami? Czy po prostu chętnie ją rozbudujecie o coś bardziej aktualnego dla Was? Albo macie trochę inne preferencje, gusta? Zmieniliście się jako człowiek? Czy może ten symbol przypomina Wam coś, o czym nie za bardzo już chcecie pamiętać? Dajcie mi znać, fajnie będzie, jak popiszemy o tym sobie w komentarzach. Dzięki!